Estadio Santiago Bernabeu. Witają Państwa Dariusz Smakowski i Jacek Laskowski. Z prawdziwą przyjemnością będziemy komentować dla Państwa mecz z tak wspaniałej piłkarskiej areny. W dzisiejszym meczu Real Madrid zagra przeciwko Paris Saint-Germain. Dzisiejszy mecz na pewno na długo zapadnie w pamięć kibiców. Cristiano Ronaldo gra przeciwko Neymarowi. Jak twoim zdaniem wypadną ci dwaj piłkarze? A zatem Cristiano Ronaldo jest doskonały w grze głową. Jak wyjdzie powietrze i przyłoży głowę do piłki, bramkarzom zaczynają się pocić dłonie w rękawicy. A znów Neymar jest niezwykle szybkim piłkarzem. Mało kto jest w stanie go dogonić. Nie tylko z przeciwników, ale nawet czasem i koledzy z drużyny mają problem z nadążaniem za nim. Sądzę, że przed nami solidna dawka futbolu na najwyższym światowym poziomie. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają dobrze dośrodkowywać do egzekutora na pozycji klasycznej dziewiątki. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. Jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik, wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. Jedną z ciekawszych atrakcji Santiago Bernabeu jest Real Café Bernabeu, restauracja mieszcząca się w jego gmachu. Jej okna wychodzą na murawę stadionu, można więc poczuć się tam niemal jak na meczu. Marco Verratti zdążył w ostatniej chwili. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Rabiot dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Cristiano Ronaldo jest z piłką coraz bliżej pole karne. Daleko wybijają. Asensio, Luka. Jeśli był spalony, którego odgwizdał sędzia, to minimalny. Dani Alves. Rzut rożny dla Realu Madryt. Z rożnego dośrodkowuje Toni Kroos. Piłka opuściła boisko. Grę wznowi bramkarz. Dani Alves, Rabiot, Angel Di Maria, Marcelo, Casemiro, Modric, rozrzucenie do boku, świetnie prostopad, Ronaldo w polu karnym, Real Madryt ma rzut rożny.
Toni Kroos, rzut rożnego w pole karne. O, nie wyszło to wybicie. Casemiro. Oddaje strzał. Za bardzo podszedł pod ten strzał, wysoko nad bramką. Thiago Motta. Dani Alves. I rozpoczną królewscy od rzutu z autu. Toni Kroos. Casemiro. Luka Modric. Wciąż Modric. Luka Modric! Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. No, to jest bramka, którą można oglądać bez końca. Piękny gol, świetnie podkręcona piłka. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Marco Verratti. Cavani. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Próbował, ale nie udało się. Aut dla Paris Saint-Germain. Dani Alves. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Di Maria. Thiago Motta. Zostawił za... Strzela! Niestety, wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. Varane. Casemiro. Kroos. Marco Asensio. Ładnie pomyślane. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Bale musi to trafić. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Jak się go pozostawi bez opieki, to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Rabiot. Blisko już do bramki. No, piłkę odebrał i stracił. Sergio Ramos. Marcelo. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Cavani. Rabiot. Neymar. Może z mniejszą straty. Nie ma bramki, trafia poprzeczkę, po czym piłka opuszcza plac gry. Cristiano Ronaldo. Królewscy wyprowadzają atak. Modric przed szansą. Dośrodkowanie, popatrzmy. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Fantastycznie wypracowana sytuacja. Wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę.
Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Thiago Silva. Dobra wymiana podań. Modric. No, z tego miejsca można strzelać. Asensio! Niesamowite, podłuje. A dostał takie świetne podanie. Ma do kogo zagrać. Oddaje piłkę koledze. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Cavani. Casemiro. Marcelo. Idzie do przodu. Jest szansa na dośrodkowanie. Piłka posłana w pole karne. Czy dojdzie do niej Cristiano Ronaldo? Dani Alves. Piłka wzdłuż linii bocznej. Di Maria. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Czekamy na dośrodkowanie rzutu rożnego. Fani Neymara z pewnością są zawiedzeni, że ich ulubieniec nie może się w tym meczu odnaleźć. No, nie idzie mu wyraźnie w tym meczu. Nie pracuje należycie z przodu, nie pokazuje się do podań. Widzimy na ekranach, że niezbyt często jest przy piłce. Może jego koledzy też mogliby jakoś sprytniej zagrywać na wolne pole, ale to on musi pokazać chęć. A tak, bez jego bramek przegrywa. Zagrywa do tyłu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Dobra pozycja do oddania strzału. Neymar w polu karnym. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Toni Kroos. Casemiro. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół. Jest. Całkowicie zdominowali pierwszą połowę i wystarczy, że w drugiej utrzymają korzystny rezultat. Robi się niebezpiecznie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Marco Verratti. Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Cavani. Angel Di Maria! Ach, nie trafił! Niedużo teraz zabrakło. Tak, chciał pokonać bramkarza technicznym strzałem, zmieścić piłkę tuż przy słupku, ale minimalnie się przeliczył. Sergio Ramos. Toni Kroos. A jak zaprezentował się w pierwszych 45 minutach Toni Kroos? To był na razie jego bar... Dobrze się pokazał. Dobra okazja. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. No, może być groźnie. Próbował, ale nie udało się. Cristiano Ronaldo teraz. Mają teraz trochę miejsca. Rabiot. Carvajal. Gareth Bale w dobrej sytuacji. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ach, niestety, piłka opuszcza boisko. Nieźle się złożył, ale zabrakło odrobiny precyzji. Kilka centymetrów, a mogło być zupełnie inaczej. Javier Pastore.
Thiago Motta. Wymiana podań między dwójką graczy. Casemiro. Marcelo. No, z tego miejsca można strzelać. Dobre wybicie piłki przez Alvesa. Luka Modric. Cristiano Ronaldo. Marco Verratti. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Już blisko pola karnego. Thiago Motta. Wymieniają piłkę między sobą. Neymar. Szansa! Jest bramka! Przynajmniej zmniejszyli odrobinę różnicę, choć i tak przegrywają wyraźnie. I mamy bramkę! Ależ niesamowity jest ten Neymar! Ma prawdziwy dar, to jest nieprawdopodobny wręcz talent. Czasem może trochę gwiazdorzy, ale po takich bramkach kibice wybaczają. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Isco. Marco Asensio. Cristiano Ronaldo teraz. No, już blisko pole karne. Piłka opuściła plac gry i teraz grę wznowi bramkarz. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Thiago Motta. Motta. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Marco Verratti. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Motta. No i przejęli w ostatniej chwili. Przejęli piłkę. Casemiro. Carvajal. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Isco. Isco długo utrzymuje się przy piłce. Dogranie na bliższy słupek. Wspaniale! Cristiano Ronaldo ponownie wpisał się na listę strzelców. On ma prawdziwy instynkt strzelecki. Potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Zobaczmy w powtórce. Do tego strzału nasz komentarz jest zbyteczny. Chyba że powiemy: idealna bramka. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Thiago Silva. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Blisko pole karne, może strzelać. Pastore! Dobra obrona, Navasa. Cristiano Ronaldo wciąż może być groźny po tym prostym. Szansa na oddanie strzału. Gol dla Realu Madryt. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już 2 trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy.
Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Thiago Silva. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko już do bramki. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Wzdłuż bocznej linii ruszyli gracze Paris Saint-Germain. Przeciwnicy zapomnieli chyba na chwilę o tej strefie boiska. Dobra interwencja, udane piąstkowanie. Przeciwnik chce wymusić błąd. Dani Ceballos. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Marco Asensio. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Słupek uratował ich od straty. I Cristiano Ronaldo zdobywa kolejną bramkę w swojej karierze. Dysponuje niesamowitym przyspieszeniem, znakomitą techniką. Nic dziwnego, że strzela tyle bramek. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Fatalnie idzie im ten mecz. Widać, że trener nie zostawi na nich w szatni suchej nitki. Trener Paris Saint-Germain wprowadzi za moment na boisko nowego zawodnika. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Thiago Silva. PSG atakuje bokiem boiska. Rywale pozostawili tutaj sporo przestrzeni. Ależ się znalazł Cavani. Thiago Motta. Kurzawa. Robi się niebezpiecznie. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Trochę się zbliżył do pola karnego. Ronaldo. Isco. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Mają problem z wybiciem tego dośrodkowania. Wywalczyli kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Casemiro. Modric. Dobrze przeczytał podanie i w porę zaraz. Końcowy gwizdek i koniec meczu. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. No, rywal co prawda nie zawiesił wysoko poprzeczki, ale żeby aż tak zdominować mecz, to trzeba umieć. Co sądzisz o tym występie Cristiano Ronaldo? Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Z kolei jeśli chodzi o Neymara, to pomimo porażki zagrał dobrze. Zanotował jedno trafienie i niewiele brakowało, aby zaliczył też drugie. Jego koledzy z drużyny jednak trochę zawiedli. Luka Modric. Wciąż Modric. Luka Modric! Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Bale musi to trafić. Modric przed szansą. Dośrodkowanie, popatrzmy, walcz. Gol! Mamy bramkę, co za emocje! Isco długo utrzymuje się przy piłce. Dogranie na bliższy słupek, co zrobi Ronaldo?
Cristiano Ronaldo. Może być groźnie po tym prostym. Szansa na oddanie strzału. Gol dla Realu Madryt. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Słupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę.